Halo, halo, witam serdecznie w drugim odcinku z serii Dragon's Dogma 2. Dzisiaj po raz kolejny na główną historię, tym razem zwiedzimy sobie pierwsze miasteczko, pierwszą wioskę. Raczej dosyć mniejszą z tego co widzę, kilka domków na krzyż. No i zobaczmy jakie są możliwości. Nie mogę jakoś bardziej szczegółowo porozmawiać. You summoned a pawn. What manner of trick did you employ? To każdy powie tylko jedno zdanie, a nasz sojusznik? I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Small talk? You are in good health, I trust, Arisen. Dobra, powiedzmy, że tyle. Komu jeszcze mamy ważnego? I pray my efforts aid your cause. Okej, okay, czyli mogę nawet wziąć do ekipy kolesia, tak? Ile w ogóle kosztuje jakieś RC mamy walutę? To w górnym prawym rogu ekranu mamy 120. W takim razie na razie konsol? Zobaczmy jakiś innych. A łucznik by się może przydał. It's a pleasure to meet you. A to już za 31. No nie wiem. Tylko my tu jeszcze mamy jakiś złodziej. Ten łucznik na przykład będzie tańszy. Oft does the bow prevail where the blade cannot. Pray, allow me the chance to demonstrate my skills as an archer. No to spróbujmy. A detale? A macie ich statystyki. Let us work together to honor the Arisen's trust. Za darmo. Kolesia zwerbowałem. Kto by się spodziewał? Z tą raczej nie poro... no, nie zwerbujemy jej. To jest dowódczyni. Jeszcze ktoś? A też jakiś ważny bohater. Może złodziejka weźmy. I see you recognize my worth, Arisen. I suppose I should consider myself honored to serve. Dobra. I see the Arisen's found someone to handle our busy work. No to mamy cały zespół, wspaniale, 4 osoby, to jest max z tego co kojarzę. I wszyscy za nami już biegają. No dobra, ale na samym początku jeszcze bym porozmawiał z jakąś resztą bohaterów. Ja zazwyczaj przychodnie to tam jedno zdanie powiedzą i w sumie tyle. Ale co muszę przyznać, że każdy jest dosyć jednak różnorodny od strony wyglądu. Ładnie to jednak wygląda. Jeżeli tak przybliżymy, porozmawiamy. Czasami o wiele gorzej to wygląda. Czasami modele postaci są rzeczywiście różnorodne, ale gorzej wyglądają, na przykład nie wiem, w jakimś Starfieldzie albo coś. A czasami modele są dobrze wyglądające, ale wszystkie tak samo wyglądają. Deweloperzy rekomendują, żeby często odpoczywać w jakichś lokacjach, zajazdach, tak? A to w zasadzie w każdym momencie można save'ować. Zawsze jest taka opcja. Tis a ladder. Shall we see where it leads? After you, Arisen. Hoi there. You seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. I'll expect coin from tomorrow, mind. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a finer inn. Aye, being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, it's worth devoting yourself to a vocation if you can. Opens up new doors, it does. You should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. They've much more to offer. Dobra, czyli jeżeli odpoczniemy, to będę miał życie oraz staminę na maksa. I też jakieś inne wskaźniki będą zregenerowane.
I możemy przy okazji wybrać, czy chcemy wstać w nocy, czy też w dzień. Odpowiedzialni podróżnicy będą często odpoczywać w zajazdach, żeby nie mieć później kłopotów. W takim razie, a porozmawiam? Aye. Being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, 'tis worth devoting yourself to a vocation if you can. Opens up new doors, it does. You should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard feelings. Otóż było. Nie, na razie nie chcę odpoczywać, jest w sumie ranek. Może jakoś w przyszłości się przyda. Zostawię sobie tą darmową możliwość odpoczynku na później. Ten z kolei. Have a gander at my wares. You shan't regret it. If you see what you like, best buy while you can. Co by tu wykupić? Na przykład coś do leczenia by się przydało. Okej, okay, czy mogę zboostować na przykład swoją magię na jakiś czas, tak? Ile to kosztuje? 6500, czyli tak naprawdę na nic mi nie stać. Okej, okay, czyli nawet potrzebuję oliwę do latarni, żeby potem mieć paliwo. A to interesująca sprawa. Ta gra jest bardziej realistyczna niż sądziłem. Nawet trzeba będzie się latarenką przejmować. A w takim razie cancel. No to jest bardziej, kurde, survival z tyloma opcjami. Ciekawe. Sir, how can I be of assistance? Z większością nie mogę nawet porozmawiać jakoś bardziej szczegółowo. No chciałbym dzisiaj, nie wiem, pochodzić sobie po mieście, zobaczyć jakie są możliwości. Może jeszcze jakieś wartościowe punkty warto by było pójść, sprawdzić. To chyba kowal? Fancy a gander? I find goods for sale. No to zobaczmy. 800 golda, jakieś na przykład łuki. A, czyli mógłbym hełm nawet założyć już. Ja tylko 300 golda mam. Na razie chyba zaczekam. Postaram się trochę więcej golda wbić dopiero wtedy. Chyba, że jakieś spodnie trochę lepszej jakości, bo jestem w szmatach i tyle. A też mnie nie stać. Raczej poczekam. Monsters and bandits are a plague upon my business. Always a pleasure. It takes two to make a sale, and this cellar had nothing to tempt us with. Going out, are you? You sure that's a good idea? You seem rather unwell. You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings yonder. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better off resting while you have the chance. Jeżeli tak mówią, czy to jest nawet nasza misja główna, się okazuje. No jeszcze sobie zobaczymy na wstępie, jeszcze spójrzmy trochę wyżej. A, czyli tędy żeśmy chyba przybyli, jeżeli dobrze pamiętam. Mapa. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem. Mamy mapę samego miasta i tyle. Nie wiedziałem, w ogóle bym wychodził, nie wiem. A nie, to jest miejsce na trening po prostu. Każdy może sobie potrenować jakieś kombosy na przyszłość, może się przyda. Open. A treasure chest! I can hardly wait to open it. Not all chests contain treasure, you know. Nie wiem, jak bardzo realistyczna jest ta gra. Czy jeżeli bym na przykład ukradł rzeczywiście jakieś materiały z czyjegoś domu, to by zareagowali? Tak jak w RPG-ach starego typu, jak nie wiem, jakimś Gothiku, Skyrimie czy jakichś innych? Bo w jakoś w nowszych produkcjach już tak super realistycznie podchodzą.
Można sobie kraść dowoli, wejść do wszystkich domów bez zaproszenia, nawet do domu dowódcy, ukraść mu wszystko. A ta gra wydaje mi się trochę bardziej jednak realistyczna w porównaniu do większości RPGów. No właśnie. No właśnie, tu nie ma niewidzialnych ścian, które mnie zablokują. Mogłem spaść i już zginąć. Ta gra raczej nie trzyma za rączkę, z tego co widzę. Co z pewnością się wielu osobom spodoba. Now there's a worthy prize, if only 'twant so far away. Dobra, w takim razie może jednak odpocznijmy. Przepraszam, a jeszcze wyżej? W sumie jeszcze nie sprawdzałem. O, kolejne skrytki. Może trochę złota zdobędę. Material. Useful things, these. Different combinations of materials result in different creations. No witam. If you're playing at Arisen in search of preferable treatment, you'll be sorry. Your head is like to roll ere long. Nasi jeszcze wchodzą za nami. Wspaniale. Przy okazji mam jeszcze jakieś większe mury, ale do nich się już nie mogę dostać niestety. Chyba że jakoś bokiem bym zobaczył, jakie są opcje, ale to zupełnie inna ścieżka. Dobra, więc pozwiedzaliśmy sobie pierwsze miasteczko, więc chyba tyle. Pora pospać. To jest nasza misja główna. Hi there. You seem well tired. My pa always used to. Aye. Being armed is better. You should stop by the inn in Melvif. To wszystko było, odpoczywamy. There are worse things than turning in early, I must say. Może jakieś cutscenki będą? Okej, czyli dostałem jakieś przedmioty chyba za preorder dodatkowe, zobaczymy. Never for a moment did I doubt you'd grow stronger someday. Having said that, it is quite a relief. They do say good things come to those who wait. Tak, wszyscy odpoczęli, a jeżeli chcę, chciałbym te przedmioty. I've beds to spare if you're looking for lodgings, and if you'd like to change your vocation, come see me anytime. Organize storage. Co my tu mamy? To są nasze itemy, które zdobyłem za preorder. Coś tu mamy właśnie nowego. To by były większe obrażenia. W takim razie biorę. Niech będzie. Combine. Mogę tworzyć jakieś dodatkowe materiały. Dobra, spróbujmy, ale na stan obecny raczej mi nie stać. Dobra, tyle. Tędy? A, czyli z tego co rozumiem, jakieś powołanie mogę zmienić? To jest chyba klasa, jeżeli dobrze rozumiem. Zobaczymy. W dowolnym momencie można to zmienić, ale to wymaga jakiegoś dyscypliny. Można nowe umiejętności odblokowywać w ramach kolejnych poziomów, ok. Augments, to jakieś specjalne umiejętności, które można wyekwipować niezależnie od naszej klasy. Dobra, co my tu mamy? Acquire. A, chwila, moment. Czy jeżeli bym chciał zmienić klasę, to właśnie wymaga trochę dep. To jest ta dyscyplina, skrót. Mamy też innego bohatera, ale jego na razie nie mogę zmienić. Ten z kolei. Weapon skills. Jakieś umiejętności. Na razie mam 136 chyba właśnie dyscypliny w górnym prawym rogu ekranu. No i chyba tyle. Do come again. I'll carefully conserve my strength.
and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Okej. W sumie już mam ekipę, nie potrzebuję na razie. Jakiś się reklamuje, ale... No mamy już kilku innych. Mamy tanka w ekipie w postaci Kratosa, już kolejnego nie potrzebuję raczej. Co warto by było z kolei zrobić, to equipment, zobaczmy. Mamy nowy mieczyk, który by więcej zadawał. Equip. Nie, zaraz, zaraz. Tak, już mam dobry miecz. A reszta jest raczej chyba niepotrzebna. Wooden staff? Nie, to jeżeli bym grał magiem, to wtedy... To się przyda. Equip. I co, mogę się jeszcze raz zabrać na przykład? Remove? Wspaniale. Give, equip. Dobra, chyba tyle. RTC to jeszcze jest... A, inni bohaterowie. Mogę nawet tym chwilowym zmieniać ekwipunek, się okazuje. No dobra. I przy okazji mam aż 1000 golda z jakiegoś względu, nie wiem kto mi to zagwarantował, ale... Jeżeli jest taka opcja, to bym sobie wykupił coś. Chciałbym w takim razie kupić coś. Może coś do obrony, jakieś spodnie albo... Coś innego, zobaczmy co pasuje. Dobra, w takim razie może Foot Soldier Armor, zobaczymy na wstępie. Niech będzie i tak. Kupujemy. Trochę już mam lepsze staty. Ciężej będzie mnie zabić. Proszę bardzo, jak wyglądamy. Gold makes the world go round. It is as you say. Heyo. You a soldier? To be a surprise to see you arrive in one piece, if not. Hordes of monsters have been plaguing this area of late, you see. We've had to start sending out new recruits to cull them. Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Who was sent out that way then? Accardo. To be honest, sir, I'm a little worried for him. What? Weren't harpies reported in that area? Thad can't handle those beasts on his own. This is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? Tisn't far, only a short ways out from the main gate. You've my thanks. And Accardo's as well, I'm sure. Dobra, czy jest opcja, żeby wybierać sobie questy? Niektóre z nich będą zaznaczone na mapie, a pewnie niektóre trochę cięższe będą do zaobserwowania. I jeszcze nasze pionki, nasi sojusznicy mają też informacje o questach, więc czasami będą mogli nam pomóc. Dobra, ale to jest bardzo interesująca sprawa. Czy niektóre questy będą zależały od... tego, ile czasu upłynęło, więc to, co rozumiem, być może dałoby radę się spóźnić na jakiegoś questa na przykład. No zazwyczaj w grach wideo to w innych RPG-ach, w jakie grałem, no to wszystko czeka po prostu na gracza. A w tej grze to trochę inaczej z tego, co widzę. Że jeżeli na przykład będę wolno wszystko wykonywał, to na przykład ktoś może zostać zabity, jeżeli się nie pośpieszę. To bardzo ciekawe. Our aid is required, Master. Let us depart with due haste. Czy questy? I to jest ta misja na czas właśnie, tak? Nawet mamy stoper włączony, klepsydra. Local map. Jak to jeszcze ustawić jako najważniejsze?
Już od razu mamy pierwsze potwory. Możemy jakkolwiek wykorzystywać naszych sojuszników. Warto obserwować, do czego mogą się przydać nasi sojusznicy, okej. Jakieś instrukcje. Go. Help, wait to me. No dobra. Wtedy wrócą to me, wait. Pewnie, że musimy iść pierwsi i że potrzebuje pomocy. Dobra, to jest wartościowa kwestia. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Dobra, ładnie zachodzimy. I po przeciwnikach. Level 3, wspaniale. No dobra, ten quest mnie jeszcze interesuje. Set as priority. Wspaniale. Tak, czy idziemy w dobrą stronę, no wprost. Ingredients are plentiful hereabouts. I say we collect as much as we can carry. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. O, co się dzieje, no wprost? Jakieś gryfy atakują ludzi, że co? Co się dzieje w ogóle w tym miejscu? A to jest może misja? Dobra, go! Idźcie na przód, sojusznicy. Dobra, blokujemy się i idziemy na wojnę. To jakieś harpie, czy jak je nazwać? Czyli chyba wygrałem misję? Is that all of them? Nie. You have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder, till I've the confidence to face such beasts on my own. Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. I hope we meet again someday. Shall we be off? We've a report to make. Ah, czyli powinniśmy wrócić, tak? To jest kontynuacja misji, więc jeżeli tak mówią sojusznicy, to warto chyba ich posłuchać. Trochę jeszcze oberwali życia Kratos, na przykład 1/3 mniej więcej. Nie wiem, czy oni będą się sami jakoś leczyli na przykład, czy jak to będzie w przyszłości, zobaczymy. Co jeszcze kombinuję? Chcę zniszczyć jakieś elementy otoczenia, może bym coś zebrał. Raczej nie da rady. Ten nam pokazuje. Koleś, co ty robisz? Nie na ścianę. Czasami warto też zbierać właśnie jakieś surowce, materiały. O, co się dzieje? Co, królika zamordowali czy kogo? Nie, to jakiś pajac był. To jest niebezpiecznie. Może jeszcze coś w okolicy? Na szybko. Czasami właśnie warto szczegółowo zbadać otoczenie. Gather? Co to jest? Może coś do leczenia po raz kolejny. Chwila, nasi się jeszcze biją, ale nie wiem z kim. Here I was hoping for some great treasure. Now I feel a fool. We'll find a use for it, I'm sure. Coś tam zbieramy, jakieś warzywa kolejne. Zobaczmy, czy jest to cokolwiek warte. Equipment, raczej items. Tak, czyli mogę na przykład wykorzystać i use. A jeżeli bym zrobił inaczej, give do Kratosa. I teraz Kratos niech
Zje? On może to samemu zjeść? Nie wiem. Będzie decydował? A, czyli samemu zjadł rzeczywiście. Dobra, tak gdzie sztuczna inteligencja mogę mu dać itemy i będzie się w przyszłości sam uleczył. Hey, old friend. Many thanks for aiding Accardo. Twas a relief to see him return, and none the worse for wear. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. Twas a bit too early for him to be seen actual combat. That much was made well clear. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Ha! Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. Dobra, czyli level up dostajemy bez przerwy, to są nasze statystyki. Jest jakieś drzewko rozwoju umiejętności, czy jak to wygląda? Nie widzę do tej pory. Status? Nie, raczej nie ma opcji. A, czyli patrzcie na to, jeżeli wyjmuję broń, to nagle wszyscy też się patrzą na mnie krzywo. Dobra, to jak w jakimś gotiku właśnie, czy tam... Gdzie to było? Czy tak było w gotiku? Chyba tak. Kiedy ja grałem w gotika w ogóle. To jakoś tam wyżej już byłem. No to jest ciekawa kwestia. Dawno w sumie nie grałem w żadną podobną produkcję. Jakąś właśnie open world, takie klimaty, fantazy średniowieczne. Kiedy ja w ogóle w takie gry grałem? Jakoś tam Wiedźmina w gotika się kiedyś grało, ale... Żebym jakoś ostatnio serię nagrywał z podobnych tytułów, to nie pamiętam zupełnie. I to jest zupełnie inne podejście niż wiele innych właśnie tytułów, że... Standardem obecnie jest coś takiego, że gra trzyma za rączkę, no właśnie nie można na przykład spaść do przepaści, bo wszędzie są blokady. Aby już jakieś inne kwestie... blokująca. Tu możemy chyba wygrywać na dowolny sposób z tego, co widzę. Wiele możliwości, więc fajna sprawa. Here in Vermund, pawns are revered as servants of the Arisen, but not so here in Batal. There, they believe that some divine flame will protect them and dispel the dragon, and that pawns embody misfortune. In that regard, our countries couldn't be more different. Dobra, więc w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobiłem niezłe postępy. Pierwszą misję, powiedzmy, bardziej poboczną. W kolejnym materiale zobaczymy misję główną, zapewne. Dałoby radę jakoś zobaczyć na mapie. Go to map pod R. No to mniej więcej już widać, gdzie to będzie się znajdowało. Więc jeżeli interesuje Was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, dzwonka po kolejne materiały. No i w sumie tyle, ja się z tym żegnam, do jutra.